Wow, that was something, that fight. Can you kill something that big? Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Kocur. Zwiedzamy sobie Muspelheim tym razem. I postanowiłem powędrować, dopóki nie zaczniemy tutaj dostawać batów. A jak na razie jakoś nam to idzie. Także chodź, Atreusie. Zwiedzisz z ojcem jeszcze kawałeczek Muspelheimu. No to dosyć, dosyć mocno ogniście, że tak powiem. Chyba nikt tu nie mieszka, prawda? Ostrożnie. Gigant ognia czułby się tu dobrze, a zgodnie z przepowiednią przybędą tu dopiero na Ragnarok. Strasznie duża ilość stworów tu mieszka, nie? Z tego, co zauważyliśmy. No zwiedźmy jeszcze kawałek Muspelheimu, zwiedźmy. A, i tu mamy bramę, którą możemy wrócić. Świetnie. Tu mamy bramę, którą możemy wrócić do Broka, do sklepu. Co jest bardzo dobrym znakiem, bo nie będziemy musieli biegać z powrotem. Czyli tu mamy jedną bramę, arena 1, arena 2. Okej. Wiemy, co jest przed nami. Jest kolejny miecz. Jest kolejna arena. Spanie. Jest dziura w arenie. Do której jest, jak znam życie, jak się wpadnie. A pewnie można. Nie, nie da się, na szczęście. To będzie bolało. No i zobaczmy, czy jesteśmy gotowi na arenę numer 2. Lecimy. Nadchodzą. Czekam. Wytrzymaj 5 minut. Dużo trucizn tu jest. Puść wilka. Wszyscy tu wybuchają. Jaj! Ojcze! Używamy kamienia. Będzie dobrze. Więcej teatru! Po lewej! No to mamy niezły klops. No mamy. Tu biją mocno. Ale warto spróbować jeszcze. Trochę, bo za bardzo się skoncentrowałem na walce w zwarciu, gdzie tak naprawdę może warto by było ich wyciągać. Więc spróbuj, niech oni przychodzą do nas. Czekam. Teraz pospróbujemy trochę. Pozwolimy im przyjść do nas. Thank you.
znacznie lepsza taktyka. Myślę przynajmniej, że na początek. Coś na plecach mi siedzi. Jajajajaj. Tu trzeba będzie chyba powtórzyć arenę numer 2 parę razy, zanim będziemy mogli tu dojść i ubrać się w trochę lepsze ciuszki, zanim tu przyjdziemy. No i trochę potrenować, dokładnie. Ale... Zróbmy tak. Zobaczmy, czy ta arena, znaczy czy ten... To, co zdobyliśmy, pozwoli nam na zakup już jakiegoś elementu ubranka, czy jeszcze nie? Wróćmy do Broka. Kim byli ci dwaj z Baldurem? To naprawdę synowie Thora? Tak, Magni i Modi. Większych matołów nie znajdziesz w całym Asgardzie. Zrobią wszystko, czego zażąda od nich wuj. Są głupi? Tak, głupi, ale niebezpieczni. Gdy zejdą się razem, sieją śmierć. Ale często gubi ich żądza rywalizacji. Już od małego byli cholernie silni. Pamiętam, jak pewnego razu gigant Hrungnir zaatakował... Innym razem głową. Czemu innym razem? Dopiero co tego? Magni, Modi, synowie Thora pomagają wujowi Baldurowi nas odszukać. Są silni, bezpieczni i głupi. Mirmić za historię o ich Hrungnirze. Proszę go później, żeby ją opowiedział. Teraz mogę się opowiadać. No fajne te twoje historie. Możemy zrobić również tak, że ja sobie offline trochę powalczę na arenie. Pozbieram troszkę sprzętu. No dobra, i teraz zobaczmy, czy możemy... cokolwiek zrobić z tego. O właśnie, no zobaczcie, to byłby konkretny upgrade. Rozszerzone piekielne epolety. Już możemy to zrobić. Po to tu walczyliśmy. Ha. Wybierz. Konkretny upgrade. Gniazda zaklęć 2. Możemy tu sadzić 2 zaklęcia. Teraz. Ręce. Brak nierozszerzonego węgla, ale rozszerzony węgiel możemy wywalczyć. I to byłby następny konkretny upgrade. Witalności siły. Biodra. Tu tak samo. Potrzebny jest tylko i wyłącznie rozszerzony węgiel. Żadnych cudów tu nie trzeba. Zrobić coś dla ciebie? Precyzyjny strzał. Nadzwyczajny ubiór łucznika wyborowego. To też moglibyśmy młodemu zafundować, nie? Teraz mamy taką, nadzwyczajną tunikę wojownika. O ile się nie mylę. Ale wolałbym to, bo to są... Czyli to jest ta, którą mam.
czerwona. Czego jeszcze trzeba? Teraz, no właśnie, może możemy to rozrzeżone, możemy to ulepszyć? Nie możemy na razie. Żeby to ulepszyć, potrzebujemy rozrzeżonego węgla i ornamentu ognia. I to 18, a mamy tylko 5. Dobrze. Eksperymentalnie, ponieważ mamy ten jeden odcinek po to, żeby powalczyć tutaj, sprawdzimy, czy możemy to tak, że tak powiem, farmić. Czy to się da tak zrobić, czy nie za bardzo. Czy możemy wrócić do pierwszej areny i jeszcze raz powalczyć na pierwszej arenie? Opla. Da się? Jak myślisz, Mimir? Czego chce od nas Baldur? Przyjrzyjmy się temu, co wiemy. Baldur to najlepszy zwiadowca Odyna, to pewne. Jeśli was szuka, liczcie się z tym, że może was szukać sam Odyn. Sam Odyn nas szuka. Czego może chcieć Odyn? O tym wiem aż za dużo. Co takiego mamy, czego Odyn nie ma? To przecież król bogów. Król asów, owszem. Ale jego wpływy nie są nieograniczone. Proszę. A gdzie nie sięga jego moc, tam z pewnością będzie chciał rządzić. Skazał mnie z tego powodu na wielkie cierpienie. Interesujące. Aha, i wylądowaliśmy u Broka. Nie chciałem, żebyśmy byli u Broka. Mieliśmy być na pierwszej arenie. Ciekawe. A, pójdziemy na pieszo. Daleko nie było, na szczęście. O, czyli tu nie możemy powtórzyć tego. Po prostu musimy iść na drugą walczyć. Nie mamy również kamienia. O, właśnie, nie musimy kupić u Wroka jeszcze kamień jeden. Przy drugiej. Tu trzeba przetrwać aż 5 minut. Dobra, jeszcze raz spróbujmy. Dobra, bez kamienia mamy o połowę mniejsze szanse, bo nawet jak zginiemy na koniec, to... Pięć minut to długi okres czasu. Naprawdę długo. Jakiś przeciwnik? Ale mi serię przyłożył. Cicho, głowo!
Zbieraj kamień. Za tobą, uważaj! Zostaw mnie. No właśnie, uciekajmy od tej trucizny. Jest dużo i mocno biją. Jakieś coś tu paskudne przyszło. Bierz ten. 4 sekundy. Uwaga z tyłu! Udało nam się? Jeszcze jak? No. Fiu. Przyznam, że to się przydałby się ten do tego, ten... No, ten... kamień znaczy ten kamień wskrzeszenia, bo źle się czuję bez tego kamienia. Zobaczmy, co my tu dostaliśmy. Rozżarzony węgiel, 8, srebro, 1300. Trochę słabo. Spodziewałem się dużo więcej, ale cóż, nie ma innego wyjścia. Prawdopodobnie tu będzie trzeba przetrwać znacznie, znacznie poważniejsze ataki. Dobra, spróbujmy, chociaż tu nas już zamordują na pewno. Ale lecimy. Co teraz? Wrogowie szybko odzyskują zdrowie. Do dzieła! To jest mniejszy problem. Po prostu szybko i... szybko i... Uważaj!
jedna fala. Wilki! Znowu wilki, nie lubię wilków. Jak ja mam zabić te wilki? Dobra, jednego wilka już mamy. O skupa nie jeszcze szybcy. Dobra, wilka mamy z głowy. Tego. Zostawiłem za bardzo życia, nie? Okej, to poszło... To przypadkiem poszło całkiem nieźle. Ja się palę. Tego skubańca praktycznie nie możemy... Dobra. Jest następny. Biegnie tam Draugr. Potrzebne. Gotowy. Młody ich fajnie przydusza. No ile ich tu mamy tłuc? Ilu jeszcze? Uff. No dobra. Drugi challenge był prostszy niż pierwszy, powiem wam. Ale tu biją mocno. Skubani. Uff.
A challenge na arenę. No dobra. Tu w ogóle wiecie co? Wygląda jakby tam było wejście. Można się było wspiąć na górę, żeby tych ogni nie było. Może można by było to z czasem jakoś zamrozić. Okej, tu mamy przejście. Możemy się dostać relatywnie szybko. Chodź chłopcze. Idziemy na górę. Tu jest jakieś wejście. Tu jest jakaś droga. Okej. Najpierw sprawdzimy tutaj. No wdychałem się pyłu. Wyobraź sobie, że wlatuje ci przez gardło. Chyba nie umiem. Dołu się nie da, nie da. Dobra. Pozwiedzamy trochę. O rany. Wodospad lawy. Lawospad. Lawospad. Wcale nie jest przerażający. Nie, wcale, nie, 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 nie jest. Wcale, wcale. Nie, no przecież dlaczego miałby być przerażający, no co by. Jakikolwiek lawospad. Tam przegapiłem jeden korytarz. Jest następna arena. A, tu będzie się działo. Kolejny miecz. Ciekawe, ile ich wszystkich jest. A, 6. Głos powiedział. 6. Okej, okay, a mamy trzeci. No dobra. No dobra, zobaczymy, czy damy radę tutaj. Tu podejrzewam, że tu już będą naprawdę zdrowo. Kali. Tak, to jeszcze nie widziałem. Wyglądają? Gotowy? No ba. Tak. Ostrożnie! Piąty poziom na dzień dobry. Super. Najpierw było dobrze tych gówniarzy zabić, żeby nam nie przeszkadzali. A teraz. Przeciwnicy elitarni są niewrażliwi na ataki. To jak mam ich zabić? Mama kuchu. On się za tego gościa schowano. Mocno bijam. Trzeba będzie cholernie dobrze kontrować. Uła. No wiem, że nie wygląda najlepiej. O, miałem kamień jednak. Mieli, mieli. Chodź tu. No właśnie, ten ogień kurde bije za połowę życia. Jeszcze moment. Ule mi przylał. Ja tu głupotę robię, że próbuję w bok odskoczyć, zamiast do tyłu.
No cóż. Ciekawe, ile ich wszystkich jest. A, 6. Głos tak powiedział. Myślę, że to będzie... Wystarczy na tutaj, jak na ten. Zrobimy jeszcze jednak jeszcze jedną rzecz. Tu przegapiłem jedno miejsce. Chcę się cofnąć, zanim o nim zapomnę. Cofnąć się do tego jednego miejsca, a przy okazji sprawdzić, może jednak już uda nam się kupić następną część ubranka dla Kratosa. Tam nie poszliśmy. Aha, a tylko taki mały ten? Srebro. I to wszystko? No cóż, trudno. To dostańmy się z powrotem tutaj. I wróćmy się do Broka, do sklepu. O właśnie, tutaj. Wróćmy się do Broka, do sklepu. Zobaczmy, czy zarobiliśmy wystarczającą ilość rozżarzonych węgli, żeby kupić sobie... Tak, wbiegłem w nie 3 razy w te bomby i będę musiał poprawić to, bo one... Ja niepotrzebnie na bok próbuję u nich zrobić zamiast do przodu. A nauczę się tego u tego gościa. Więc Odyn chce poszerzać swoje wpływy. Myślisz, że też chce się dostać do Jotunheimu? Tak. To jedna z jego większych obsesji. Ale, Mimir, to wszystko nie ma sensu. Tak? Od kiedy to mówię bez sensu? Mówisz, że Baldur wyśledził nas, by dostać się do Jotunheimu. Ale wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że mamy się tam udać. To się nie klei. Ale jedno się zgadza. Zmierzacie do Jotunheimu. Zgadza się. Cię nie mylił. Nic. Dokładnie. Rozumiem. Być może zabili... Słuchasz. Może zabili żonę Kratosa? Albo ona zginęła dlatego, że oni wiedzieli, że potem Kratos z Arceusem będą szli do Jotunheimu. I będą się mogli za nimi dostać do Jotunheimu. Na przykład. Cześć, mistrzu. Zrobisz nam nowe ubranko, czy jeszcze nas nie stać? No i to rozumiem. Tu. Na pierśniki popiołu, a po lety magmy, tu jeszcze ręce. O proszę, już byśmy mogli. 12 do siły, 14 do obrony, 4 do witalności, minus 5 do run. Ale run i tak używamy rzadko, więc jakby chyba lepiej siła i obrona, nie? Już nas będą mniej bili. To by było warte tego. Witalność daje nam tylko do biegania. Tu jest 14 do obrony, tu jest 17 do obrony, ale tu jest jeszcze 12 do siły. I to są epickie, które mają dodatkową umiejętność i 2 gniazda. Także jeszcze gniazda poobsadzamy. Złoty najniższy, dokładnie tak. Także tam przecież mamy piekolne, rozrzeżone na pierśniki. Jeszcze cały ten będziemy próbowali. Te piekielne, rozrzeżone, ten zestaw. O, rozrzeżony. Pas bojowy. Proszę bardzo, też możemy zrobić. Duży upgrade, 14 i 4. Biodra, rozrzeżony pas. No, obojętne, tak czy tak musimy to zrobić. Rozżarzone piekielne karwasze. Lecimy. Ronda dość. Oh yeah. Średnia szansa na odzyskanie, na uzyskanie ognistej aury, która zwiększa wartość siły i przywraca niewielką ilość zdrowia przy otrzymaniu obrażeń. I to by nam się bardzo przydało.
załóż cały rozżarzony piekielny zestaw. No oczywiście, że tak będziemy, no ten jeden item nam został. Czekaj, czego nam brakuje na niego. Brakuje nam tylko 12 rozżarzonych węgli. Więc trzeba będzie wygrać ten pojedynek. Ale to już niekoniecznie teraz w tym momencie. Ale tutaj się ładnie obłowiliśmy. Trzeba przyznać, że warto było przyjść. Fajnie wygląda ten. No, zobaczcie, jakie jest porównanie. Siła 7, obrona 30, obrona 10. Pozycja druga, no poziom drugi. Gniazda zakląć 2. I jeszcze będziemy mogli potem ewentualnie upgrade'ować ten sprzęt. Także to jest coś, o co będziemy walczyć. Nie będziemy już robili odcinka z tych walk na arenie. Ja myślę, że może potukę trochę to online. Zapiszę to i po prostu zrobię, jeżeli wygram tą walkę, to przedstawię ją wam wygraną. A my myślę, że w następnym odcinku wrócimy już do naszej przygody, czyli wrócimy z powrotem z Muspelheimu do Midgardu i pomyślimy, gdzie dalej. Pójdziemy pod Łuto. Myślę, że pójdziemy pod Łuto. A potem pomyślimy, jak zająć się wszystkimi głosami pobocznymi, bo tam też będzie mnóstwo nagród, mnóstwo zaklęć, wzmocnienia życia, wzmocnienia rage'u, wzmocnienia tego szału spartańskiego. Także taki jest plan na najbliższe odcinki. Dziękuję wszystkim bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia przy następnym. Hej, hej! Wow, that was something, that fight. Can you kill something that big?